Z chwilą wybuchu wojny pomiędzy Sowietami a Niemcami, prawda, nie wiem, co się z nim początkowo stało, ale on nie uciekł razem z Rosjanami. Pozostał. I pozostał potem razem ze mną na kolei, w tym transporcie kolejowym, samochodowym, w którym byłem, prawda, pracowaliśmy razem do 1943 roku. Ja byłem zawsze niepokornym dzieckiem. I bez względu na władzę, na to wszystko, prawda, w domu byłem niepokornym, tak jak i do dzisiaj. Też jestem niepokornym. Prawda? Zawsze mówię, że ja władzę nie lubię, obojętnie jaka ona będzie i po jakiej stronie. Natomiast w tym czasie, pracując, prawda, w 1942 roku odtwarzano z powrotem tą konspirację związaną, która się rozleciała w 1940 roku, prawda, znowuż. I tam byłem, wstąpiłem właśnie w sierpniu, złożyłem przysięgę 1942 roku, prawda, już w tej konspiracji w Kowlu. No, korzystałem z tego, że byłem szoferem, że miałem możliwość poruszania się nie tylko po Kowlu, ale również, prawda, po całym powiecie i do Łódzka, wszędzie. Także wykorzystywano mnie, żebym nanosił punkty, gdzie stoją jakie jednostki niemieckie, prawda, gdzie są zakwaterowani ci Niemcy. No to do celów już, prawda, działania naszego. I to przekazywałem do porucznika Wira. No wiadomo, że konspiracja polegała na tym, żebyśmy nazwiska nie znali. Jeżeli nie znaliśmy kolegi, którego wciągnęliśmy, albo który nas, mnie na przykład wciągnął, to także tylko znało się nas trzy osoby. Ten, kto mnie wprowadził i tego, którego ja wprowadziłem. Natomiast tak nie. I dopiero w 1943 roku, w październiku, karnie zostałem przeniesiony na pociąg ratowniczy, jako traktorzysta. Tam był ten prawda, traktor Komintern i Komunar, bo były dwa takie, z których dwóch zrobiono jeden. Bardzo to nowoczesne te traktory, które były dopiero seria próbna i wojna nie pozwoliła na produkcję dalszych i tych traktorów. Miał siłę potężną, z tym, że dużo żar tego paliwa, bo na godzinę pracy 100 litrów. No, i to nie przeszkadzało wcale wtedy Rosjanom. Ale mnie za co za kary? No bo popędziłem Niemca po placu i gdyby nie uciekł na rampę, to bym go rozjechał. To był pracownik Gebietskomisariatu, Landwirtschaft, prawda, jakiejś tam wyższej rangi ten. I mieliśmy doradna właśnie wieść tam do hurtowni, tam do tych jednostek niemieckich chyba to miało być, sól, inne tam, prawda, towary. Ale ponieważ ja miałem wóz 7-tonowy, no, gdzie nie można było wjechać, a jeszcze z przyczepą, to je to tak, co wjechałem w bramę po tych żydowskich, prawda, sklepach, hurtowniach, proszę was, no to ledwo, prawda, z tą przyczepą, razem z plandeką, to mi się to ledwo mieściło między słupami i ścianami. W końcu mnie to wkurzyło, bo co wjadę na podwórko, to mówię, że to nie to, wyjedź z powrotem do następnej bramy i tak. Pogoniłem go. Jak wróciłem z Ratna, to już okazało się, że gestapo mnie już przychodziło do garażu. A że mieliśmy inspektora Schneidera, który był automobilistą, rajdowcem takim jeszcze przed wojną, który notabene miał tą oznakę NSDAP, czyli hitlerowiec, ale za kierowcami on był, prawda, duszę by swoją oddał. Tak nienawidził innych, prawda, zawionych kierowców. No myśmy go potem chronili, no bo przykładowo, tak, koledzy tu znają, prawda, tego Żaka, który
Ojciec ich był tym lakiernikiem w depie wagonowym, a to było depo wagonowe łącznie razem z naszą bazą samochodową. Więc swego czasu ci chłopcy, którzy byli na górce rozrządczej, którzy ustawiali składy pociągów, prawda, jak zobaczyli, że tam jakiś transport jest z amunicją czy coś, no to odstawiali na bok, twierdząc, że tam trzeba go, prawda, remontować, a Niemcy jak to Niemcy, jeżeli fachowiec miał, prawda, powiedział, że tak daleko nie pójdzie, bo osi wytopione są, te łożyska, panewki. W związku z tym komendant takiego transportu, szałonu, uważał, że to jest naprawdę. I odesłał te dwa wagony, prawda, okazało się, że tam była amunicja, do depa wagonowego. Chłopcy szybko nad ranem rozbili ten wagon, otworzyli, prawda, zaczęli wyciągać skrzynki, skrzynie. Wiadomo, że to skrzynie z amunicją były. A natomiast komendant transportu wysłał swoich żołnierzy na ochronę tych dwóch wagonów, upilnowanie, żeby szybko zrobili i następnie, prawda, dołączyć do innego składu, czy jeżeli nie, to do tego samego. I zastał ich wynoszących te skrzynie. Od razu wezwał gestapo i to gestapo aresztowało czterech chłopaków, między innymi tego ojca Żuka i Żaka i z kolei, prawda, jeszcze jego dwóch synów. Jeszcze jednego. Ten nasz Schneider, gdy mu tłumacz nasz Grisman powiadomił, że tak się stało z nimi, to pojechał do gestapo i wyciągnął tych chłopaków, powiedział, że oni myśleli, że to są konserwy mięsne. No i dlatego to wyciągnęli parę skrzynek. I gestapo wypuściło. I mnie też, gdy gestapo wtedy przyjechało po mnie, po powrocie z Ratna, no dosłownie też już zapowiedział, że nie mam się co obawiać, ponieważ on już załatwił, że gestapo mnie nie weźmie, ale że on mnie ukarze, bo inaczej to by gestapo mnie zabrało, że ukarze i, prawda, pozostanę dalej na tym. Ale on ukarał w ten sposób, żeby oddalić mnie od tego środowiska, to dał na pociąg ratowniczy, czego wcale nie żałowałem w latach późniejszych, bo miałem, prawda, dość doświadczenia z ratownictwa kolejowego, gdzie codziennie były wysadzania pociągów niemieckich i ja, moim zadaniem było rozciągać te wagony, parowóz, wszystko na boki, żeby jak najszybciej uruchomić linie kolejowe. Ponieważ jednego z wieczoru ten Niemiec taki pochodzenia, znaczy to był Rosjanin pochodzenia niemieckiego, którego rodzice swego czasu jeszcze przed I wojną światową znaleźli się na terenie Niemiec, prawda? I tak go Niemcy sami nazywali Ruski na niego, że to ruski Germaniec. No w każdym razie w nocy przyczepił się do mnie, że ja, prawda, nie załatwiłem jego sprawy do wyjazdu do Łódzka. W związku z tym uderzył mnie, no zaraz przyszedł dyspozytor, też Niemiec i jego znowuż. I taka walka była między nimi. Rano już inspektor, ten Schneider, od razu załatwił z prezydent, znaczy to prezydent kolei, tak, na Ostbahn był. I że jego na front ruski, wschodni zabrali. W związku z tym, prawda, on mi się odgrażał się, że i tak nie za, prawda, skończy ze mną. Więc ja już porzuciłem pracę, ukrywałem się miesiąc czasu na ulicy Włodzimierskiej u znajomych, tam gdzie między innymi poprzednio Gajewski się ukrywał.